Challengerkiem. Trzecia instalacja. Ślicznie dziękuję dla widza. Gregory Montana, kurwa jebana. Dawaj Grzecha. Pasuje. Strzały, shot fire mamy. I gdzieś chyba to. Kurwa! Kara mu zajebali, co? 100%. Na 100% z kara mu zabrali. Srebrny sportowy pojazd, Power Strip. Kod na pojazd! Odwitam na zachód mam odbił. Zachód, zachód. Mam go. Widzisz coś? Dawaj, dawaj, Franek, radiówka. 305, kierujemy się na jedynce. Osoby biorące udział, przejdźmy na dwójkę, bo to jest chyba raczej z dwójki. 305 na jeden. Obecnie 8 Milton Parkway, kierunek zachodni w kierunku Live Invadera. Przypominam, że kod czarny na pojazd. Tak? A czemu? Bo Grzechu tak nadał. Okolice czerwonego parkingu jedziemy, neguję. Prawo, prawo. I znowu prawo. Okolice budowy. Alta Street. I na budowie jest kręcony. Kierunek północny, na Pacyfik lecimy. Radio 1, ten pościg. 10-2. Pacyfik, Pacyfik. Kierunek północny na Pacyfik, bogate dzielnice są wjeżdżane. Idźcie sobie po pościg na inne radio. A, ten pościg na radio 2 albo trójkę. Trójka. Ja już nie wiem, gdzie on jest. Nie widzimy. Kurwa, zmieniacie te częstotliwości, pierdolicie na tym radiu, jak my mamy go gonić? Jak ja zdążyłem 4 razy radio zmienić. Ja nie wiem, czy on była zmiana na jedynkę w ogóle, jak byliśmy na dwójce. Ja tam dalej komunikowałem, a nagle was nie było. 10.82. Więcej pierdolczy na tym radio. 10480 za czarno za czarnym prewionem, kolorowe naklejki, w aucie prawdopodobnie Airbus Necklace. 254U2 na miejscu. Chodźmy tym. Kolorowy parking, obywatel wysiada. Kurwa mać. Pierdoli. Przed momentem pierdoli. Nie poddał mojego skara, nie wydaje mi się, że... Nie wiem, chłop wygląda dosłownie jak on. Kolorowy parking. 107 jeszcze raz, co to było za sportowy pojazd, marka kolorystyka? Kaliko, białe. Albo to coś taki podobnego. Szaro-srebrny, taki srebrny. Kurwa, no weź mi tego Grzecha, bo mnie za chwilę chuj jasny szczeli, krew na głaz zaleje. Białe, nie, szare, nie, srebrny, kurwa. Erwin Knuckles. W tym razie proponuję zbawić bolo wszystkim radiowozom. Słucham ciebie. Masz. Lawy, macie go? Jebnij mi w głowę, zabij mnie. Nie, z mojej broni. Gość wygląda jak on i tak go skarżę. Zabij mnie. Pierdolę ten roleplay. Niech se kurwa sami grają. W piździe ich mam. Kurwa, nie potrafią jednej rzeczy jebanej ogarnąć. Czy samochód jest biały, czy samochód jest niebieski. Zaklinowane łby jebane w tym Los Santos. Nic kurwa nie potrafią, a potem się dziwią, że im ludzie plują do mordy. Nic kurwa nie umią. Nic! Nic! Pojebana akcja. Przyjdzie ci taki Grzechu na radio, popierdoli ci 4 razy, zmień częstotliwość 86 razy i chuj. No i Janek z jedynki na dwójkę, z dwójki na czwórkę, z czwórki na dwójkę. Potem chuj wiecie jestem pościg, potem kurwa jest jednak na jedynce, jednak nie ma nigdzie. Ja pierdolę, jebany zamęciarz pierdolony. Gonisz sam pościg cały, kurwa. Idzie ci to nawet nieźle.
Zlutowali chłopa całego, to nie, kurwa, przychodzi pan, mówi, pościg na dwójce, jednak dwójka zajęta, kurwa, jednak trójka, jednak, kurwa, czwórka, jednak piątka. Ja pierdolę. Skarb był dzisiaj wyjątkowo, bo oni jechali z wyspy, z Humana. Ale płaczek ze mnie? Ta no. Zarzną swoją matkę, jak płakała, jak cię urodziła. Simsek. Kurwa mać. Ale to nikt nie płacze o 4 piksele w grze, chłopie. My mamy w piździe tego Skara, jak i ciebie tu. O, trzymaj się. I wypierdalaj do Kuboido. Ja mam problem tylko i wyłącznie o to, że gramy razem już 7 miesięcy i nadal nie potrafimy się, kurwa, dogadać na tym jebanym radiu. Bo przychodzi jedna osoba i wprowadza pierdolony zamęt. Janek tu żyje i chuj. Znaczy nie żyje, o. Jak się leży, szefie? Zajebiście, ja leżę tu. Wyjebane mam. Dopóki Grzechu nie zamknie mordę na tym radiu, to tu leżę. No niestety, stopień mi nie pozwala tego załatwić, no. Z jedynki na dwójkę, z dwójki na piątkę, z czwórki, kurwa, na jedynkę. Ja pierdolę. Jeszcze się rozpadało, daj spokój. Bo Bozia płacze, jak widzi to gówno. No nie dziwię się. Naprawdę. Bo tu kompletnie nikt nie ma problemu do Evrona, nie? Ja mam problem do Grzecha, bo prowadzę jebany zamęt. Potem ludzie się wyzywają, ludzie się kurwa rage'ują. Nie wiadomo, o co chodzi. Kody czarne, jakieś wprowadzanie. Zamiast to miał być normalny pościg, to chłop mówi kod czarny, rozpierdolcie go. Ludzie, kochani, jebana pikseloza. Potem się jednak okazuje, że pościg był na dwójce. Chuj wie, co to za pościg. Jezus. Nie denerwuj się i daj zawias normalnie. Ale jak ja mogę dać mu zawias, jak to jest jego życie? Oni są zaklęci w tym. Bo tutaj nikt kompletnie nie płacze o te piksele, o karabiny. Problem jest o Grzecha. Tylko i wyłącznie. Tylko i wyłącznie.